Poranek dwójki 38 minut po ósmej, trzecią część sonaty na Mandolinę i Fortepiano Demol Giovanni Hoffmana grali Giulio Galfetti Mandolina i Diego Fazoli z Fortepiano. I właśnie Diego Fazoli ze swoim zespołem i barokisti zainauguruje dziś wieczorem festiwal Misteria Paschalia w Krakowie, a także na naszej antenie. No bo po raz kolejny dwójka jest współorganizatorem tego wydarzenia. Stąd obecność w studiu w Warszawie Małgorzaty Małaszko, dyrektor programu drugiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A w krakowskim studiu Polskiego Radia jest też z nami Filip Berkowicz, pomysłodawca i dyrektor festiwalu. Witamy. Dzień dobry. Ale tutaj muszę nanieść poprawkę. Po raz pierwszy jesteśmy współorganizatorem tego festiwalu. To actus humanus. Długa historia <noise> współpracy. <sumie>. Długa historia <noise> współpracy, to prawda. No właśnie, to jak to się Bardzo zaczęło? Bardzo udanej. Filipie, no, za w twoim <noise> przypadku zaczęło się wcześniej. E, tak, zdecydowanie wcześniej. Misteria Paschalia, y, pamiętam moje pierwsze wizyty w Warszawie i y, rozmowy z panią dyrektor Małgorzatą Małaszko y, 10 lat temu, ponieważ program drugi Polskiego Radia jest partnerem y, tego przedsięwzięcia od y, jego trzeciej edycji. Natomiast rzeczywiście po raz pierwszy jest współorganizatorem tego festiwalu. Dwa lata temu zaczęliśmy naszą współpracę, taką bardzo ścisłą, przy gdańskim festiwalu Actus Humanus. Teraz przyszedł czas w końcu na Misteria Paschalia. Jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę z, na okoliczność tej mm, zacieśnionej kolaboracji. Tak, bo ona świadczy o tym, że nie zatrzymujemy się na... Prostej współpracy, ale rozwijamy się właściwie każdego roku. W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego Jakub Puchalski pisze, że żeby całość miała sens, trzeba z gwiazd stworzyć konstelacje, wymyślić program. Wówczas ich blask nie tylko olśni, ale coś nam również opowie. Co w tym roku opowiadać będzie Festiwal Misteria Paschalia? bardzo piękne słowa Jakuba Puchalskiego za które bardzo serdecznie mu dziękuję. Oś główną programową tegorocznego festiwalu można powiedzieć wyznaczałem dwa dwie pasje, obydwie janowe, jedna Cipriana de Rore, druga Jana Sebastiana Bacha oraz trzy <laughs> duże oratoria, w tym dwa Niesłusznie zapomniane, Nikola Jomellego oraz Bernarda Pasquiniego, jak też słynne y, oratorium Jefte y, Jerzego Fryderyka Händla. Dodatkowo y, pełnieniem tego programu będzie kolejne już na tym festiwalu przedstawienie cyklu Ciemnych Jutrzni, y, w tym roku autorstwa Cooperena i Charpentiera, jak też Jordi Sawal w nieco innej y, roli. Tym razem jako odtwórca tak zwanej czerwonej księgi z Montserrat, czyli sięgnięcie trochę do początków działalności jego zespołów Hesperion 20, obecnie Hesperion 21 oraz La Capella Real de Catalunya. Tak więc będziemy opowiadać historię męki pańskiej wprost. W dwóch pasjach, jak też nawiązując do tematu męki w oratorium Bernarda Pasquiniego zatytułowanym La di Cristo, czyli pragnienie Chrystusa, ale też tematy uniwersalne, składaną ofiarę będziemy podejmować w dwóch skrajnych oratoriach y, czyli Jomellego y, jak też Hendla. Przyzwyczajiliśmy się, że festiwal Misteria Paschalia to y, głównie okres baroku, no a tutaj y, to się coraz bardziej rozszerza te plany, te pomysły, bo mamy właściwie w tym roku od średniowiecza aż po wczesny klasycyzm. No, tu się nie zgodzę, że to dopiero <laughs> teraz sięgamy po średniowiecze i renesans, gdyż mamy wszyscy w pamięci chociażby świetne występy Agnieszki Budzińskiej Benet czy Michała Gądko ze swoimi zespołami, jak też cały szereg y, y, dzieł renesansowych, średniowiecznych, które prezentowaliśmy w różnych wykonaniach na, na tym y, festiwalu w latach ubiegłych. Natomiast rzeczywiście. Y, y, w tym roku jest jedna y, taka bardzo y, ważna y, zmiana dla mnie, gdyż po raz pierwszy ten festiwal jest w 100% festiwalem prezentującym muzykę religijną to, co dzieje się teraz i te nasze zagrożenia, które ciągną z południa, z, ze wschodu, stają się takim przyczynkiem też dla nas do poszukiwania własnej tożsamości i naszej tej tożsamości oddechu starej Europy. Tak więc wydaje mi się, że w tym czasie szczególnym należy sobie przypomnieć, jakie są nasze korzenie i odkurzyć część Zapomnianych partytur. Siedem koncertów, pięć transmisji, dwie rejestracje to chyba jest sprawa bez precedensu. Nie, staramy się jednak każdego roku jak najwięcej transmisji Państwu przekazać być w Krakowie z naszymi mikrofonami. Ale to jest szczególny czas i to, co powiedział Filip przed momentem. Mówiąc o tych zagrożeniach, to jest też szczególny czas liturgiczny. Nie twierdzę, że skupiamy się wyłącznie na tej kwestii w, na tym festiwalu, ale to jest niesłychana okazja, żeby w jakiś sposób przenieść się z tej codzienności, z którą się borykamy, ekonomicznej codzienności też, w coś bardziej szlachetnego i być może pozwalającego nam spojrzeć i na siebie, i na otoczenie trochę pod innym kątem. A to, że przy okazji tego festiwalu, na którym możemy w jakimś stopniu poznać repertuar żyjący przed wiekami, odnowić go w, w naszej świadomości, a właściwie do niej w, włączyć do niej. To jest również czas Obcowania i z tekstami, które gdzieś tam o ten świat metafizyczny się ocierają, a również z fantastycznymi, genialnymi wykonaniami, bo nie jest dziełem przypadku, że przy konstruowaniu tego festiwalu nie tylko kwestie programowe, żeby pokazać utwory pisane przed wiekami, i funkcjonujące przed wiekami i trochę innym charakterze niż teraz my do nich podchodzimy, bo myślę, że nie cały świat retoryczny jesteśmy w stanie teraz, dzisiaj, zrozumieć tak, jak był rozumiany przed laty, ale również wysłuchać tego w chyba najbardziej żywiołowych, i najbardziej artystycznie wyszukanych wykonaniach. Państwo, nasi słuchacze, będą mogli wysłuchać, być bezpośrednio. Uruchamiając też swoją wyobraźnię i dzisiaj, i jutro słuchając Olga Ensemble, i w środę y, słuchając Jordiego Sawala, i w czwartek René Jacobs, piątek nagramy koncert, w sobotę, jak mamy już zwyczaj od bardzo wielu lat, przeniesiemy się do Wieliczki, ale tej Wieliczki zjeżdżamy pod, ziemię. zjeżdżamy pod ziemię, tylko zjeżdżamy pod ziemię do tego, co było w ubiegłym roku, czyli y, Malapunika. Tegoroczny koncert w Wieliczce nagramy i mogą Państwo być tę pewność, że usłyszą Państwo za rok ten koncert w Wielką Sobotę i Handel w niedzielę, Wielka Puenta, rzadko wykonywane oratorium Jefta. Przy programie festiwalu są takie gwiazdki. Jest jedna gwiazdka i są dwie gwiazdki i przy jednej to jest pierwszy raz w Polsce, a przy dwóch debiut na festiwalu Misteria Paschalia. I myślę, że o tych gwiazdkach, przy gwiazdach festiwalu bardzo chętnie pan Filip Berkowicz opowie. Mam taką nadzieję, że to będą gwiazdy, a nie tylko gwiazdki. Ale rzeczywiście, część artystów przyjeżdża do naszego kraju po raz pierwszy, część do Krakowa po raz pierwszy, gdyż no, ze zdumieniem odkryłem, że Huelgas Ensemble z Polem Van Newellem nigdy w Krakowie nie byli, pomimo 40 lat działalności. Tak więc debiut na festiwalu Misteria Paschalia w Wyśmiechu. I tym repertuarze, wspomnianym już Cipriano de Rore i jego pasji janowej. Po raz pierwszy również w Polsce pojawi się Akademia Montis Regalis. Jej dyrygent współpracował już z zespołem Kapeli Krakowiensis, natomiast jego właściwy zespół zagości w naszym kraju po raz pierwszy, przedstawiając oratorium La Sete di Cristo Bernarda Pasquiniego. Z kolei i barokisti oraz dyrygent Diego Fasolis przyjadą do naszego kraju i na nasz festiwal po raz pierwszy, przedstawiając Nicola Jomellego i Sacco Figura del Redentore. Tak więc, a jeszcze należy wspomnieć o Akademii Firalte Musik Berlin, która również zadebiutuje na festiwalu Misteria Pascalia oraz Rias Kamerkor pod dyrekcją Rene Jakobsa, który gościł już u nas na festiwalu dyrygując zespołem Le de dell'Armonie w ubiegłym roku. Ten koncert we czwartek również w transmisji na, na naszej antenie. No i można powiedzieć, że nie tylko Włochy, nie tylko muzyka włoska, bo, bo to pole muzyczne również i w tym roku się rozszerza. Zdecydowanie mm, się rozszerza. Ja znam te zarzuty y, kierowane pod moim adresem, że tak naprawdę gram tylko i wyłącznie muzykę włoską. Y, tutaj też dosyć sporo koncertów włoskich będzie, chociaż takie prawdziwe będą tylko dwa, bo reszta jest taka trochę udawana włoska. Natomiast y, y, rzeczywiście y, idziemy taką drogą, wychodzimy od Włoch i takiej epoki, Preklasycznej, już można powiedzieć, czyli Nicola Jomellego, który właściwie jest zawieszony tak pomiędzy Händlem a wręcz Mozartem. Wysłuch wysłuchawszy tego, tego utworu, na pewno wyrobimy sobie y, własne zdanie, na czym y, wzorował się Gluck, czy nawet cała szkoła manheimska. Y, później zostajemy właściwie we Włoszech, ale działający tam y, kompozytor Franco Flamengo. Y, renesans i Cipriano de, de Rore. Kolejny koncert to już takie dosyć dalekie przenosiny y, do okolic Barcelony i Czerwona Księga z Montserrat w ujęciu Jordiego Savala i jego zespołów. Później wracamy do Niemiec. Jan Sebastian Bach i jego pasja Janowa po raz drugi pokazywana na festiwalu Misteria Paschalia. Dokładnie pięć lat temu y, w Krakowie przedstawił ją Mark Minkowski w zupełnie innym ujęciu, gdzie soliści pełnili również funkcję chóru, natomiast koncepcja Rene Jakobsa zakłada powrót do kameralnego, 35-osobowego chóru niezależnego od solistów. Po Niemczech znowu wracamy na chwilę do Włoch, aby posłuchać oratorium Pasquiniego. Następnie Francja, Charpentier i Couperin oraz ich Leçon de Tenebre. No i na koniec Wielka Brytania i EFTA. To w takim razie jeszcze drugi zarzut, bo coraz konsekwentniej polskie zespoły również pojawiają się na festiwalu. W tym roku chór kameralny kapeli Krakowienzis, ale też wśród solistów Sebastian Szumski. Mam nadzieję, że nie jest to zarzut, że polscy artyści <grym> że tak mało pojawiają się porę, na tym że festiwalu. Że tak mało do tej pory. Właściwie dotychczas <grym> było tak, że rzeczywiście... Yy... Cały czas wszystkim było, było mało tych, tych polskich zespołów, a ja cały czas odpowiadałem. Zresztą zostało to przytoczone również w tekście Jakuba Puchalskiego w, w tygodniku powszechnym, który cytowany był tutaj trochę wcześniej, że. No, są czasami takie festiwale, gdzie, do których należy dążyć jako do spełnienia marzeń, aby na nim wystąpić, więc staram się taką linię przyjmować programową zarówno przy festiwalu Misteria Paschalia, jak i przy festiwalu Actus Humanus w Gdańsku. Natomiast rzeczywiście i Sebastian Szumski w yy, 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 w programie festiwalu Misteria Paschalia i Jolanta Kowalska, bo należy również pamiętać o jej roli anioła w koncercie finałowym Jefte, jak też chór kapeli Krakowienzis, który gości już po raz kolejny, wszyscy pamiętamy, Fenomenalne wykonanie Les de Tenebre z ubiegłego roku Charpentiera wraz z zespołem Vincent Dimestre, le poem harmonik. I można tak powiedzieć, że po 12 latach obecności tego festiwalu na rynku krajobraz w Krakowie zmienił się diametralnie, jeśli chodzi o muzykę dawną. Mamy festiwal Misteria Paschalia, mamy Operę Rare, jak też fenomenalnie, świetnie działającą kapelę Krakowienzis, która jest najlepszym polskim zespołem i naszą wizytówką na całym świecie, jeśli chodzi o wykonawstwo historyczne. Natomiast też na Należy pamiętać, że ten festiwal, pomimo tych akcentów związanych z obecnością kapeli Krakowienzis, niekoniecznie musi zawsze zawierać w programie um, utwory interpretowane przez ten zespół, gdyż um, instytucja ta prowadzi własną działalność świetną i bardzo rozpoznawalną na rynku krakowskim. To już na zakończenie. Ale Też od jakiegoś czasu przecież na, na stałe wpisuje się w festiwal Misteria Paschalia. Ja jeszcze, że powiem, nie rozumiem do końca. Tego rodzaju zarzutów to nie jest, nie ma obowiązku, żeby dzielić 50 do 50, 60 do 40 procentowo udział wykonawców polskich. Jak rozumiem i podłączam się tutaj do, tego, do tej linii programowej, zależy organizatorom festiwalu, żebyśmy mogli posłuchać utworów w jak najlepszych, a właściwie najlepszych wykonaniach. O rozpoczynającym się dziś festiwalu Misteria Paschalia opowiadali w poranku Małgorzata Małaszko, dyrektor dwójki Filip Berkowicz, pomysłodawca i dyrektor festiwalu. Dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę. I do zobaczenia Proszę w Krakowie. serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Zachęcam oczywiście do słuchania naszych transmisji, pierwsza już dziś o 20.00, a szczegółowy program naszych transmisji oczywiście na stronie internetowej dwójkapolski-radio.pl.